proszę księdza, dzisiejszy dzień tutaj na Podlesiu to wyjątkowy dzień. Co tu dzisiaj się odbędzie? Więc jak rok rocznie, już od wielu, wielu lat czcimy 14 wspomożycieli, a zwłaszcza świętego Krzysztofa, który jest patronem kierowców, więc dziś będzie poświęcenie samochodów. Będziemy się modlić za kierowców i wszystkich podróżujących, aby wyjeżdżając dotarli do celu i potem szczęśliwie wrócili do domu. Dziś jeszcze mamy dodatkową uroczystość, mianowicie został zakończony renowacja i konserwacja drugiego ołtarza bocznego, dlatego też będzie dziś w czasie mszy świętej poświęcony ten ołtarz przez księdza dyrektora, księdza prałata i konserwatora diecezjalnego. Proszę księdza, tutaj zauważyłem tak, nowy asfalt, jakiś bruk, no troszkę tutaj coś ruszyło. Więc trochę tu ruszyło, no to jest decyzja Urzędu Miasta, bo to nie jest nasz teren, ale tu jest tak samo, korzystają różne pojazdy, dlatego jak był tylko jakiś deszcz, to potem była masa błota, także no jesteśmy wdzięczni Urzędowi Miasta za to, że tą drogę została zrobiona. Przynajmniej z czystymi butami można przejść do kościoła, czy nawet do domu przyjść. Witam serdecznie wszystkich przybyłych
tutaj do tego pierwszynkowego kościoła w Łubawce na Podlesiu, noszącego wezwanie 14 współmożycieli, aby oddać cześć właśnie tym świętym orędownikom, którzy od ponad 300 lat patronują wszystkim, którzy tutaj chcą się modlić. Chcielibyśmy i my w tą rzekę modlitwy włączyć się wspólnie. Zanieśmy do Boga nasze wspólne błagania. To wszystko, z czym żeśmy tu przyszli, niech będzie przez Boga przyjęte i obdarzone błogosławieństwem za pośrednictwem świętych wspomożycieli w tym miejscu czczonych. Zanim rozpoczniemy najświętszą ofiarę, chcielibyśmy jeszcze wspólnie poprosić Boga, aby zechciał pobłogosławić trud związany z utrzymaniem tego kościoła, ale również z jego renowacją. Módlmy się. Boże, Ty uświęcasz swój kościół i nim kierujesz. Uroczyście wielbimy Twoje imię, ponieważ lud wierny pragnie dzisiaj poświęcić Tobie na zawsze ten ołtarz, przy którym pobożnie cześć Tobie oddaję. A Ty uświęcasz go swoim słowem i karmisz łaską Twoich sakramentów. Dlatego pokornie prosimy Cię, Panie, ześlij pełnię błogosławieństwa na ten ołtarz. Aby zawsze był miejscem świętym, niechaj tutaj zbroje łaski zmywają ludzkie winy, aby dzieci Twoje, Ojcze, umarłe dla grzechu, rodziły się na nowo do życia Bożego. Niech Twoi wierni zgromadzeni przed tym ołtarzem cieszą się pamiątką Paschy, posilają się przy stole słowa i ciała Pańskiego. Niechaj wznosi się tutaj miła Tobie ofiara chwały, a głos ludzki złączony ze śpiewem aniołów niech rozbrzmiewa w nieustannej modlitwie za zbawienie świata. Niechaj tutaj ubodzy znajdują miłosierdzie, uciśnieni prawdziwą wolność, a wszyscy ludzie niech przyoblekają się w godność Twoich dzieci, aż osiągną szczęśliwie radość życia wiecznego w niebieskim Jeruzalem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Zanieśmy do Boga nasze wspólne modlitwy za pośrednictwem patronów tutejszej świątyni, 14 świętych wspomożycieli, szczególnie patrona kierowców, świętego Krzysztofa. Módlmy się. Boże, Ty mocą swojego słowa stworzyłeś wszechświat. Dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem i moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli. Spraw, aby wszystkie pojazdy, które są dziełem ludzkiej mądrości i pracy, dzięki Twojemu błogosławieństwu,
służyły dobru ludzi, ich pracy i wypoczynkowi. Za wstawiennictwem świętego Krzysztofa obdarz roztropnością wszystkich, którzy będą się posługiwać tymi pojazdami. Niech ostrożnie i bezpiecznie odbywają swoje podróże i troskliwie dbają o bezpieczeństwo innych ludzi. Gdy będą się udawać do pracy lub na odpoczynek, niech w drodze towarzyszy im zawsze Chrystus, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech stąpi na Was i pozostanie z Wami na zawsze. Amen.